Witajcie, ja nazywam się Ryszard Kowalak, a to kolejny odcinek z cyklu Otwieramy saszetki Night. Tym razem wziąłem wybitnie cienką saszetkę, ponieważ nie trafił się nam jeszcze jakimś cudem żaden zwykły piechur z jednoczęściowym hełmem. A co tam? Tym razem zaszalejemy. No i rzeczywiście mamy do czynienia ze zwykłym krzyżackim piechurem. Nie znaczy to jednak, że nie ma on nam nic do zaoferowania. Jak widzimy, całkiem spora liczba postaci posiada napierśniki. Zadajmy sobie tylko pytanie, ile z nich posiada taki napierśnik w kolorze czarnym? Odpowiedź brzmi jedna. A jakby tego było mało, dostaliśmy jeszcze dodatkowy element, którym możemy przyczepić różnego rodzaju wyposażenie do owego napierśnika. Bohater posiada najzwyklejsze czarne nóżki, uboższą wersję tradycyjnego krzyżackiego torsu, uboższą, bo ze srebrnymi zdobieniami zamiast zdobień złotych, którą możemy jednak przysłonić wspomnianym napierśnikiem. Na to nakładamy główkę, która tym razem została równo nadrukowana. Do tego wszystkiego jeszcze najzwyklejszy hełm, choć może wam, oglądającym te odcinki po kolei, wcale zwykły się nie wydaje, ponieważ jak dotąd nie mieliśmy okazji go zobaczyć w tych saszetkach, ale tak, musicie mi uwierzyć na słowo, to jest najzwyklejszy hełm w tej serii. Jako wyposażenie halabarda, która została oczywiście świetnie odwzorowana, oraz akcesorium, które w Kobi wręcz ubóstwiam, czyli pochodnia. Być może mój pozytywny odbiór tego elementu bierze się stąd, że Kobi w swoich zestawach Grunwald 1410 i Knights praktycznie zupełnie omija kwestie wyposażenia jakiegoś jedzenia, owoców, łóżek, kobiet, tego wszystkiego, bez czego tak naprawdę nie byłoby wojny. I co może w takim konflikcie jest trochę na drugim planie, ale jest równie istotne. No i ta pochodnia jest taką namiastką tego wyposażenia, takim bardzo pozytywnym akcentem. Szkoda tylko, że płomień do niej musimy już sobie załatwić z własnych zasobów. Reasumując, trafienie w saszetkach Kobi Knight na zwykłego wojaka nie jest aż taką tragedią. To było na tyle na dzisiaj, my widzimy się w następnym materiale. Trzymajcie się.